W najbliższym programie Rozmowy po chełmsku moim gościem będzie śpiewający farmer. Człowiek, który śpiewa na co dzień paprykom, ale także chełmianom mieszkającym w Izraelu. Człowiek, który z niejednego muzycznego pieca jadł chleb. Nie zardzewiał bynajmniej, mimo tego, że na sukces swojego pierwotnego dziecka musiał czekać ponad 30 lat. Dobry człowiek, animator kultury, człowiek, który pamięta o innych ludziach i historii tego miasta. Moim gościem w Rozmowach po chełmsku będzie Mariusz Matera.